Poruszając się po drogach, często mijamy pojazdy specjalnego przeznaczenia. Osobliwym pojazdem bywa pozornie zwyczajna śmieciarka. Wpierw rozwiejmy wątpliwości, czy prawdą jest to, że posegregowane śmieci trafiają do tej samej komory ładunkowej śmieciarki. Tucholskie przedsiębiorstwo komunalne odbiera śmieci w formie posegregowanej. Postronni obserwatorzy często odnoszą wrażenie, widząc chwilę, gdy śmieci z pojemników o różnym przeznaczeniu trafiają do śmieciarek, gdzie ulegają rzekomo zmieszaniu. Nic podobnego się nie dzieje, ponieważ nasze przedsiębiorstwo dysponuje śmieciarkami dwukomorowymi na podwoziu dwóch najlepszych na świecie marek. Dwie frakcje są oddzielone, co ilustruje rycina. Komora pierwsza, komora druga. Widzimy na niej dwie wspomniane komory. Jedna jest większa, druga mniejsza. Wniosek? Uwagi od klientów dotyczące rzekomego mieszania odpadów podczas ich odbioru nie mają uzasadnienia i są nieprawdziwe. Warto to wiedzieć.